Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. MMA.pl, Adam Lewicki, ze mną Martin Lewandowski. Zapewne zadowolony, ponieważ dzisiejsza gala KSW 75 naprawdę porwała. Porwała, dobre miejsce, nowe miejsce, sprawdziła się i hala, a przede wszystkim kibice, no i oczywiście też i walki. Na pewno KSW w przyszłości wróci do Nowego Sącza. Nie chcę wierzyć w negatywną odpowiedź na to pytanie. Nie, no nie ma powodu, wiesz, no czasami to, że nie wracamy do hali, nie jest spowodowane tym, że jesteśmy w jakimś stopniu obrażeni albo nam się nie sprawdziła dana gala, tylko czy hala, tylko po prostu, no nie wiem, no czasami nie ta dostępność, no, czasami są inne plany, nie wiem, Robert zaraz tak urośnie, że tylko Arena Gliwice, Kraków i wiesz, jakieś 10-tysięczniki będzie warto z nim zestawiać, na co oczywiście jemu bardzo życzę jemu i sobie. Jako dumny mieszkaniec Krakowa muszę powiedzieć śmiało, że tam jest gigantyczny głód wielkiej gali KSW na Tauron Arenie, więc mogę tutaj ręczyć za cały Kraków, że naprawdę to jest drugie miejsce, gdzie ci wszyscy ludzie na pewno by przyjechali dla Roberta i jeszcze druga taka sama wielkość społeczności by się zjawiła w Krakowie, więc naprawdę czekamy, bo to już kurczę kilka lat, już nie chcę mówić ile, ale naprawdę czekamy na tą galę w Krakowie. No tak, no jakoś też właśnie te drogi z Krakowem nam się rozeszły. Powiem szczerze, że no, od kilku lat czujemy się bardziej gościnnie przywitani przez Arenę Gliwice i no i po prostu no tak wiesz, nie ma tam żadnej złej krwi z Krakowem, czy też się nie, nawet byłem na Harry Stylesie w ogóle w koncercie, więc wiesz, na Cyrkus de Soleil miałem wrócić, więc jakby, no po prostu no wiesz, no czasami właśnie to jest ta odpowiedź właściwie na pierwsze pytanie, które zdałeś, czy ja odpowiadałem, że czasami tak się składa, że wiesz, no bo chcieliśmy, to nie było wolnego miejsca, później okazało się, że Gliwice wyciągnęły bardzo mocno pomocną dłoń, wiesz, szanujemy to bardzo mocno w takim sensie współpracy i wiesz, podejścia po prostu turboprofesjonalnego do promotorów. To jest biznes, ale wracamy do tego, co działo się dzisiejszego wieczoru. Naprawdę kibice dzisiaj zdali egzamin na szóstkę z plusem. Dzisiaj dzień nauczyciela, więc można tak powiedzieć. Kamil Szkaradek miał bardzo trudnego przeciwnika, sobie poradził. Na pewno dostał, jak w piłce nożnej mówi się, że publiczność to tutaj 12 zawodnik, to był to jakiś jego drugi zawodnik może w klatce. Naprawdę fantastyczna postawa. Jak to szef KSW oceni? No tak, to wiesz, no na pewno jednak mega wpływa wsparcie, wiesz, kibiców i nie bez kozery właśnie ci kibice próbują być jak najlepiej słyszalni, wiesz, i te wszystkie przyśpiewki, no powodują, naprawdę wielokrotnie widać, że zawodnicy, którzy już zgaśli, że już nie mają siły i pod wpływem właśnie są noszeni przez kibiców i tak też to było, ale no po prostu on się to świetnie zaprezentował, no nie ma co gadać, jakby był lepszy i pewne gratulacje za tą walkę. No. Już nie patrząc na kibiców, ponieważ tak jak mówimy, kibice dali tutaj gigantyczny aplauz, gigantyczny plus, ale same walki w sobie, wyniki walk, to co się działo w tych walkach tak naprawdę, również na naprawdę ogromny, ogromny plus. Tak, no ja się cieszę, że po prostu ten poziom, wiesz, MMA już jest naprawdę na tak turbo wykręconym poziomie, że tu już było wszystko i wiesz, i zmiana płaszczyzn, i dynamika, i tak dalej. I nawet już mam takie poczucie, że już naprawdę jest piękna walka w stójce i już i nawet publika czasami mówi, ale dobra, no już okej, stójka była, teraz zejdźcie do parteru, niech jeden drugiego przewróci. Już jakieś takie zniecierpliwienie. No to pomimo chyba jednej czy tam dwóch walk, no to w pozostałych to było cały czas tam w ogóle, wiesz, gonitwa po tej klatce. No tak, no, dobra, no i, udana gala. No i wisienka ta na torcie, czyli walka wieczoru, gdzie myślę do ostatniego obalenia nie, ciężko było przewidzieć, kto wygrał tę walkę. Tak, no bardzo wyrównana, jednak wiesz, no Stasiak widać, że to jest, wiesz, klasa sama w sobie i że po prostu... Nie do ubicia. Tak, taki twardy zawodnik ganiał tego Roberta bardzo mocno i długo, no ale no wszyscy chyba powiedzieli, że to w ogóle, wiesz, ja osobiście uważam, że zdecydowanie main event zasłużył, ta walka zasłużyła na po pierwsze main event, a po drugie na walkę wieczoru, tak, na walkę wieczoru. No i tak, no bo bywają gale, że
pierwsze walki potrafią być ciekawsze niż main eventy, no więc i tak też bywa, więc to akurat się złożyło wręcz przepisowo. Dzisiaj to napięcie rosło, ale przed walką wieczoru, co-main event, Daniel Omelańczuk, Michał Martinek. Werdykt kontrowersyjny. Jak ty na to patrzysz? No, ja już to powiedziałem, więc powtórzę i tutaj w tym sensie, że no dla mnie też jakby kontrowersja jest jakaś. Trzeba spojrzeć na tą walkę raz jeszcze. Obejrzeć na spokojnie i przeliczyć po prostu ilość uderzonych ciosów, no bo to jest trochę chyba do takiej tutaj gry się sprowadza ta analiza. Na pierwszy mój rzut oka również ja bym wskazał Martinka jako zwycięzcę, ale mogę się mylić, dlatego chciałbym też, żebyśmy sobie dali tą chwilę, my jako federacja, żeby obejrzeć tą walkę, dwa, żeby sędziowie mogli się wypowiedzieć, ci, którzy wskazali Daniela, ale wiesz, no też no, wyrównana walka, no właśnie tam już ilość ciosów będzie się liczyło i jak one po prostu były brane pod uwagę, czy to był cios, który w ogóle jakikolwiek szkodę niósł, czy nie wiem, czy się właśnie po rękawicach poszedł, bo one na przykład nie są brane pod uwagę, jeżeli gdzieś są po prostu tam gdzieś wiesz, nietrafione, czasami jest bardzo dynamiczna akcja, ona w ogóle nie trafia w głowę czy tam w ciało przeciwnika, więc no trzeba zobaczyć po prostu i sobie naprawdę pobawić się w taką głęboką analizę. Rozumiem, słyszę, protest prawdopodobnie zostanie wniesiony, a jak nawet nie zostanie wniesiony, no to my swoją drogą i tak czy temu tematowi przejrzymy, bo zaraz po walce podszedłem też spojrzeć, co mi się bardzo rzadko zdarza, żebym ingerował w jakąś tam, wiesz, tą procedurę sędziowską, bo byłem zdziwiony, ale mówię, to było moje zdziwienie, jak słyszę, nie tylko moje zdziwienie. Nie wiem, może się okazać, że i moje, i innych to zdziwienie okaże się po prostu niesłuszne i trzeba będzie się po prostu wycofać. Jeżeli okaże się, że inaczej, będziemy, mówię, no się temu przyglądać i podejmować jakieś tam kroki. No już nieraz w MMA się tak zdarzało, że nawet po analizie sędziowie podtrzymują właśnie taki werdykt. Wielkie zaskoczenie. Zanim tylko powiem, dla mnie na tą chwilę jeszcze nie gadałem ani z Wojkiem, ani z Maćkiem. Jest od razu zestawienie ich po prostu ponownie i rozwiązanie już tego tutaj, bo to zawsze będzie ktoś coś widział więcej, mniej. Zawsze jakaś kontrowersja, jakiś tak zwany smród zostanie, więc rewanże są przez to właśnie ciekawe, że wiesz, decydują już później o finalnym werdykcie. Ogromne zaskoczenie. To Mike Narkun dzisiaj znokautowany frontkickiem. Naprawdę tutaj publiczność to dech w piersiach, zaporu w tym momencie. Coś, wiesz, Tomasz musi mocno się uderzyć w pierś i jego team i spojrzeć w ogóle na to, co poszło nie tak, dlaczego taka dyspozycja albo brak tej dyspozycji, co ta pierwsza runda miała de facto, wiesz, wnieść. Mogę tylko na pewne usprawiedliwienie Tomka dodać, że po prostu on już tutaj wszedł do gali na hale, jakiś taki nieswój objawiał. Już można powiedzieć nawet wczoraj na ważeniu, już na wywiadzie wczoraj, czy na też na Media Day, już to nie był ten sam Tomek Narkun, nie był ten taki z tą iskrą. No właśnie i coś tam, wiesz, coś tam zgasło, coś może ta jego przegrana stycznia, tak, styczniowa gdzieś jakoś no tak mocno wpłynęła. No, bardzo często się też zdarza, że zawodnicy po takich porażkach po prostu długo się podnoszą. Ja wierzę, że Tomasz wróci. No, to, że facet, wiesz, dominował przez tyle lat w kategorii półciężkiej, nie brało się znikąd, dostawał przekotów, łącznie z tym, że chciałem przypomnieć, że dwukrotnie zwyciężył z Mamedem Khalidowem, więc to się nie zdobywa takich, wiesz, rzeczy po prostu, bo masz dobry lub słaby dzień. Ewidentnie tutaj po prostu coś nie gra w jego, nie wiem, sposobie przygotowawczym, może coś z teamem, coś. No nie chcę tutaj, wiesz, krakać, bo to oni wiedzą najlepiej, albo liczę, że wiedzą najlepiej, ale powinni na pewno do tego bardzo mocno podejść, tak analitycznie właśnie trochę, jak my do werdyktu. Daniel z Martinkiem. No i... Odnośnie werdyktów i rewanżowych starć, widziałem twoją rozmowę z Adrianem Gralakiem, zawiedzionym na sobie, bo sobie wymarzył świetny, bajkowy debiut w KSW. Niestety niefortunny palec w oko. Słyszałem już tutaj za kulisami, że być może gdzieś tam słownie już przyklepany jest ten rewanż. Jak ty na to patrzysz? Tak, nie, to zapowiedziałem. Tutaj nie ma co specjalnie, wiesz, no, długo debatować. No, to gdyby jeszcze, wiesz, Jan ten palec nieintencjonalnie włożył, można było mieć pretensje do niego, ale tak de facto on się sam nadział. No, zszedł nisko, za nisko, więc trochę, wiesz, no, niefortunny zbieg wielu czynników, ułożenia rąk, pozycji i tak dalej.
Więc no, pewnie no, jemu było bardzo przykro, no bo długo marzył, wiesz, 4 lata do tego debiutu sobie wymarzył, że no i chciał rzeczywiście dać popis życia. Tu widziałem, był naelektryzowany, w ogóle cały dzień już chodził po prostu tak, wiesz, mocno podkręcony, że to jest ten dzień. No i taka głupia wpadka, ani mówię, ja mówię, to nie jest, bo on tak jakiś zawód jakby, że on zawiódł, wiesz, wszystkich. On nikogo nie zawiódł, to jest w ogóle złe myślenie, on powinien jak najszybciej o tym zapomnieć, oczywiście wyleczyć to oko i wrócić jak najszybciej na treningi, w ogóle nie myśleć w ogóle w kategoriach, że on kogokolwiek zawiódł i cokolwiek źle zrobił, no po prostu, no nie, no tak się zdarza, no jest to sport kontaktowy i tyle, i utnijmy ten temat i on, żeby już w głowie jak najszybciej nie miał tego, wiesz, gdzieś jakiejś takiej zawiechy, no bo rzeczywiście chodził i po prostu powtarzał trochę jak mantrę, jak mówię, wytnij stary, w ogóle nic się nie stało, jesteś z nami, robimy rewanż i lecimy dalej, no. Jeszcze dwie kwestie chciałbym poruszyć. Pierwsza z nich to jest kontuzjowany niestety Maran Ziółkowski. Pojedynek dwóch mistrzów się nie odbędzie. Sebastian Rajewski wskakuje w miejsce Mariana. Będzie walczył z Parnasem na zbliżającej się gali. O kulisach tego, jak Marian wypadł, pewnie to się stało teraz właśnie na wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Czy ta walka z Sebastianem będzie w 70 kg? I dlaczego akurat Sebastian? Bo za kulisami mówi się, że inni rywale też odmawiali. No tak, no oczywiście, że zrobiliśmy jakiś listek, wiesz, możliwych potencjalnych rywali. Sebastian, zresztą tak powiem szczerze, jak zastanawialiśmy się z Wojkiem, kto, no to tak stawialiśmy, że Rajewski nie odmówi, ale w tym sensie, że wie, zawsze jest gotowy. Pomścić brata. Tak, więc to jest... No i się nie pomyliliśmy akurat w tym temacie, więc to prawda, co mówisz. 70 kilo, tak, czyli to będzie walka o pas, tymczasowy pas. No nie chcieliśmy jakby, wiesz, no wchodzi kategorię wyżej Parnas, inne w ogóle przygotowania całkowicie pod tą walkę szykował, oczywiście no ma innego przeciwnika, na szczęście na miesiąc przed, więc to też dla jednego i drugiego jest może niewystarczająco dużo czasu, ale jednak dużo czasu, bywają gorsze przypadki, tydzień albo 3 dni przed walką. Cóż więcej, no ta kontuzja, z tego co wiem, ona już po ostatniej jego walce już coś, znaczy to nie kontuzja, tylko jakiś tam się, nie chciałbym też mówić, bo nie wiem na ile on właściwie zdradził, co jemu się tam dzieje, ale to jest rzecz, która mu się tam babrze już od jakiegoś dłuższego czasu, no i teraz po prostu lekarze powiedzieli definitywnie, stary, musisz to zrobić, bo inaczej to się skończy gorzej, no więc odpuszcza i słusznie odpuszcza, bo tu nie ma co, nie mu też wiercić dziurę w brzuchu, że powinien, jeszcze ta walka, jeszcze miesiąc, jeżeli lekarze mówią, jest to już naprawdę ten moment, że już powinien się wyleczyć, to ja jestem za tym, bo chcę się Marianem cieszyć lata jeszcze, a nie po prostu, nie wiem, tylko najbliższym pół roku. Tak jak mówiłem, ostatnia sprawa to mistrzostwa MMA Polska, które miały miejsce bodajże tydzień temu. Rekordowa frekwencja, jeśli chodzi o zawodników. Też bardzo fajne walki. Formuła również pokazana w kanale sportowym, co też było nowością. Jak ocenisz tak na szybko to wydarzenie i jak zapowiadasz kolejne wydarzenia spod szyldu stowarzyszenia właśnie? Słuchaj, no była to moim nieskromnym zdaniem najlepsza i największa impreza amatorskiego MMA w historii, całej historii tego sportu od początku, kiedy funkcjonuje ten sport w Polsce. Tak jak mówisz, rekordowa frekwencja, 47 zawodników i zawodniczek, prawie 14 godzin na 3 klatkach, młódzki MMA, że naprawdę pod koniec dnia to już miałem dość MMA i w ogóle miałem taki maraton, bo najpierw się zaczął tygodniowymi mistrzostwami Europy, w którym wystawiliśmy 15 osób, 11 akurat, jeżeli chodzi o zawodników i zawodniczek na kadry Polski, później mistrzostwa MMA Polska, 5 w Gliwicach teraz, to więc taki 3 tygodnie naprawdę takiego MMA maratonu. No turbo udane, naprawdę świetnie już zaczyna nasz ten stowarzyszeniowy mechanizm funkcjonować, jest mniej nerwów, mniej rzeczy, których tam nie, wypadają niespodziewanie, więc coraz bardziej jesteśmy zgraną ekipą.
Cieszę się, no, że wiesz, że to w tą stronę idzie. Cieszę się, że dochodzą partnerzy, zarówno sponsorzy, jak i media patronackie, że coraz więcej zawodników docenia to, co robimy, w jakości, którą robimy, bo tak naprawdę to, co nas odróżnia właśnie od tej klatki tutaj i w ogóle, to jest tylko i wyłącznie to, że nie ma takiej pięknej oprawy, nie ma takich wielkich świateł, tych dymów, no i po prostu publiki kilkutysięczną. Ale jeżeli chodzi o kwestię sportową, wielkość klatki, katmenów, medyków, bo to było moje od początku założenie, żeby tym zawodnikom amatorskim dać takie poczucie, że oni się znajdują, są traktowani jak zawodowi profesjonalni, znaczy w profesjonalny sposób, także jak później przejdą z amatorskiego do zawodowstwa, to właśnie będzie się oczywiście... Łatwiej będzie przekroczyć tą granicę. Ładnie. I będzie po prostu, mówię, no cała ta otoczka jest tylko inna, natomiast od części sportowej nic się nie zmienia. Są nawet ci sami czasami sędziowie, ci sami katmeni, medyka i medycy i tak dalej, więc jakby no to jest też cel, tak? Po to budujemy amatorskie te teamy, żeby i promujemy tą odsłonę MMA, no żeby później oni weszli, bo to taka pewnie będzie kolej rzeczy. Nie mówię, że wszyscy, bo część się będzie do końca dobrze czuło w amatorskim i będzie tylko chciało jeździć i reprezentować Polskę jako kadra czy reprezentacja Polski. Natomiast no dużo z nich na pewno gdzieś tam przejdzie do zawodowego, no to niech mają jak najlepsze po prostu podłoże. I nie mówię tutaj, że wszystkich, którzy będziemy kontraktować do KSW, bo się po prostu nie da i to są też takie założenia jakieś, wiesz, nieprzychylne, gdzie ktoś myśli, że sobie tutaj jakiś narybek. To jest w ogóle dla całego środowiska. Całe środowisko, każdy promotor MMA, każdy organizator gali będzie z tego środowiska profesjonalizującego się amatorskiego w przyszłości korzystał. Tamte mistrzostwa przeszły do historii, KSW w Nowym Sączu przechodzi do historii. A już za miesiąc gala w Grodzisku Mazowieckim. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Dobrze jest mieć wybór, szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safe.pl. Jesteśmy bezpieczni.